Witam wszystkich subskrybentów, youtuberów, miłośników mojego kanału. Jesteśmy w Wejherowie w województwie pomorskim i spotykam tutaj, widzę takich sympatycznych ludzi. Oczywiście Kasię już znacie, wejherowiankę, tak? I tutaj nowa osoba się pojawiła, tak z ciekawością spojrzałem na tą nową osobę. Można przybliżyć? Można. Możesz się przedstawić, bo to jest coś nowego, niesamowite. Cześć, słuchajcie, jestem niezależnym dziennikarzem, jestem z Zamborka, biorę udział w protestach warszawskich, ogólnopolskich, różnego typu inicjatywach na temat fałszywej pandemii. Pokazujemy prawdę, jestem bardziej dziennikarzem, można powiedzieć, walczącym, młodym 26-latkiem z Zamborka. Dzisiaj przeprowadzam sondę tutaj właśnie w Wejherowie, tak jak to zrobiłem w sobotę w Lęborku. Więc my ruszamy, tutaj mam parę pytań, będę zadawał pytania. Ty możesz śmiało nagrywać. Elegancko. Idą państwo bez maseczek. Widzę, że są tutaj też takie motywy patriotyczne. Też. Tak. Ale też lew. Lew to jest naprawdę moc. To lew, jest siła. Lew to jest... Lew na jestem górę. Spod tego znaku zodiaku. Tak, klub swoją sportowy, drogą. Mamy tutaj dwóch ludzi. Pan chyba chce. Tak, no może pokazać, spróbujemy, jeżeli... Patrzył i się uśmiechał. Nie, na razie nie. No to może się przejdziemy chwilkę. A ty będziesz swoją, Konrad, robotę tutaj robić, prawda? Dobra. To tak będzie tak na żywo. Czy, no jak to jest powiedziane, czas ucieka, wieczność czeka. Oczywiście. Oczywiście. To Konrad Wichert, niezależny dziennikarz, stroną na Facebooku. O, zachęcamy, jak najbardziej zachęcamy do odwiedzania. Dobra, tej poczekaj, strony. Ja tylko opowiem ludziom. A tutaj na żywo mamy okazję właśnie zobaczyć, jak Konrad właśnie to wszystko tutaj, kochani, przeprowadza. Dzisiaj będę przeprowadzał sondę tutaj w Wejherowie. Ostatnio robiłem w Lęborku, teraz zrobimy w Wejherowie, zaraz przełączę kamerę i będę pytał ludzi o zgodę, o to, aby odpowiedzieli mi na parę pytań. Robiłem to w sobotę, będę to robił dzisiaj. Muszę szybko to zrobić, ponieważ musiałbym się jeszcze dzisiaj, muszę się dostać do Gdańska, gdzie będą kibice Lechii Gdańsk, będą tam... W Gdańsku, tak, chcę tam się po prostu dostać, być z kibicami, więc przełączam kamerę na ludzi i będę pytał się bezpośrednio, czy wyrażają zgodę na zadanie paru pytań na temat pandemii, którą mamy w Polsce i na świecie, wywołaną przez wiadomo kogo. Przełączam kamerę i lecimy dalej. Ja to bym jak tak dodał, tak z pandemię. Pamiętajcie, udostępniajcie. Tak, i lajkujcie, to jeżeli chodzi o YouTube, to lajkować. I teraz jesteśmy na żywo z Konradem, jak on tutaj to właśnie działa. No zobaczymy, jak on działa. Tu w Wejherowie właśnie. To jest niesamowite. Jak widzicie państwo, tutaj oczywiście jest nieczynny. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, to jest oczywiście nieczynny. Chodzi o pandemię. Dobra, okej. Dzięki bardzo. Nieczynny. Widzimy dzisiaj Kasię w nietypowej roli. Czyli Kasia nagrywa tutaj. Spotkaliśmy słynnego youtubera z Lęborka. Trzeba łączyć dziennikarza, przepraszam, poprawił mnie. Niezależny dziennikarz, o takich w obecnych czasach jest mało niezależnych dziennikarzy. To warto podkreślić. A Kasia pięknie dzisiaj. Kasiu, jak ci się podoba tutaj ta rola? Może byś się zechciała bardziej nieco zaangażować? Pogoda w tym momencie, fajnie, że nam dopisała akurat, bo wcześniej śnieg padał. Jedno szczęście. Chodzi o pandemię. Dzięki, wesoły. Muszę uważać, wiesz, żeby ludzi też tak nie... Tak, oczywiście, masz swoją to jakbyś miała rolę do... Do wykonania. No dzisiaj jest faktycznie mało osób. Najwięcej osób zapewne można byłoby spotkać. Przy kościele, gdy kończy się... Była fajna, ale już tam skręciliśmy. Przepraszam najmocniej. Czy mogę zadać parę pytań? Zaraz zobaczymy, się przekonamy. No niestety. No, ludzie nie mają chęci, być może i odwagi, by rozmawiać. Mnie możesz nagrywać śmiało. Jak idę, zaraz możesz normalnie. W każdym bądź razie, no jak do tej pory widzicie państwo, nie udało się z nikim porozmawiać, ale zachęcam na stronę do właśnie niezależnego dziennikarza Konrada z Lęborka. Konrad jak najbardziej. Wichert.
Wichert. W tamtą stronę czy w tą stronę? Jak nie, nie, idziemy jednak w kierunku, oczywiście, że tak, trzymajmy się centrum. No to cóż, to Konrad, może pożegnasz się z widzami. Jesteśmy na Deptaku w Wejherowie. Na Deptaku jesteśmy w Wejherowie, możesz mnie teraz nagrywać ogólnie. Jeśli jesteśmy na Deptaku w Wejherowie, to pozdrawiam wszystkich widzów w Wejherowie serdecznie. U mnie też pozdrawiam. Słuchajcie, zachęcam was, jak młodych ludzi i ludzi starszych, którzy chcą zacząć działać, otwierajcie swoje strony media w internecie, róbcie to lokalnie, róbcie to u siebie, jeśli nawet nie jesteście z Wejherowa, bo uważam, że więcej ludzi takich powinno być ogólnie w tym naszym skromnym kraju. I na pewno warto wspierać właśnie takich niezależnych dziennikarzy jak trzeba wspierać ciebie, tak? Trzeba. Na pewno warto trzeba wspierać, jak najbardziej. Trzeba, po to, aby to jeszcze lepiej robić, to trzeba wspierać. Jak najbardziej. Po to, żeby Polska mogła odzyskać wolność. To żegnamy się, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia po Kaszubsku, do usłyszeni. Na razie.